Siema, witam w Nordhold Origins tym razem. Strona na Steamie mówi, że jest to Tower Defense z wysoką regrywalnością. Zobaczymy, jak jest z tą regrywalnością. No i tak, gierka jest po polsku. To jest oczywiście zawsze spoko. No i zobaczmy. Witaj w Nordhold. Buduj wieżę, aby bronić swojego miasta, o nowe budynki, gra rzuci ci wyzwanie, będę sobie nieuniknione, bla bla bla. Dzięki funkcji Meta Wstępów. Ok. USD, FG, spacja, to jest pauza. Robotnicy potrzebują domów. Tutaj możesz budować domy, aby zapewnić miejsce dla swoich roboli. I w zamian za drewno, aby zwiększyć limit populacji. Ok. To są drwale. Potrzebuję drewno, żeby budować domy. I drwale będą robić to drewno, nie? Okej. Czyli tutaj mamy budynki. I musimy dwóch ziutków przydzielić. Możesz przydzielać podczas fazy gospodarki, przed po fali. Będą oni pracować dla ciebie podczas fazy obrony. Jakieś fazy, kurde, broń zamku. Czyli muszę zbudować wieżę. Gdzie ja tu wieżę powinienem zbudować? Chyba na polu, gdzie jest 3 albo 4 najlepiej. Dawaj tu. O, odkryj. I idą rzutki jakieś. Opa, jak biegną. Nie no, ta wieża bije za 180. A to chyba krytyk był. Aha, i tyle. Dobra, to było łatwe. Młyn, tu mogę różne rzeczy budować. Kamieniołom, kopalnia złota, browar, tawerna, warsztat, drwale, domy. Dobra, nie wiem na razie co i jak. Czy ja tu coś powinienem dać? Moździerz. Co jest? A, dobra. Tutaj. 4. Tyk. I wieżę tutaj. Dobra. Czy ja powinienem ulepszyć rywali? Czy to są... Tak, to są ulepszenia. Ulepsza się za złoto. Czyli potrzebuję kopalni złota. Cyk. O. Aha, ja robotników nie mam. Kurde, chyba źle zrobiłem. Powinienem najpierw ulepszyć sobie ten domek. No, chyba tak. Dobra. Na razie zostawmy. Ulepszymy po prostu to. Raz i dwa. No i mam 0 złota. Dobra, lecimy. Faza gospodarki. Tu nic nie zrobię. Aha, no. A, bo muszę kliknąć odkryj. A za obronę teraz jest. Mamy 3 wieżyczki. No i łatwo poszło. Czy ja muszę zbudować? No, zbuduję jakąś dodatkową chyba. Cyk. Dawaj dalej. Lecimy. Muszę drewno nazbierać. Więc chyba na razie już nie będę więcej budował. Musiałbym trochę drewna zbierać. Wybierz swój sztandar. Nowe moce. To są jakieś ulepszenia. Zwiększa zasięg moździerza, ale redukuje częstotliwość wystrzału. O! Krwawienie wygląda spoko. Chociaż 24% szybciej będą strzelać. Biorę to. Wydarzenia. Zawsze śledzić sytuację. Wybór sztandarów. Wybór bohatera, wybór sztandaru, wybór sztandaru. Tu jest jakiś później wybór bohatera. Ciekawe. Dobra, ogólnie muszę... Ej, tu mogę zbudować dom. Buduj dom. No i co? Zatrudnij robotnika. A, widzisz. Chciałbym młyn zbudować. I teraz cyk. Robotnik 40. Dobra, musi tu robić jeden ziutek. No to co, lecimy dalej. No i dał kolejni. Czy jest jakiś honor? O kurde. Już mają trochę więcej HP. Ale zobaczymy. Więcej HP i szybko zapierdzielają. A wydaje mi się, że na spokojnie, no. Awans. I te wieże mają levele. Za 0 mogę ulepszyć. Kurde, ile ulepszeń. Dawaj obrażenia. Obrażenia. Taki jest zasięg. Mogę ulepszyć trochę. Częstotliwość wystrzału. A, dawaj obrażenia. I jeszcze tutaj też obrażenia. Dobra. Teraz tak, czy jeszcze nie mogę kolejnego wziąć? Potrzebuję 40. Czy ja chcę zbudować wieżę kolejną? No w zasadzie to mógłbym tutaj zbudować. I lecimy dalej. Odkrywamy. Za 5 tur będzie wybór bohatera. Jestem ciekawy, co to jest. Dobra, oni sobie powinni raczej poradzić bez problemu. No ja mam dużo tych wieżyczek, nie? Wydaje mi się, że trochę za bardzo muszę w te wieżyczki, a za mało w ekonomię, no ale to się zobaczy potem. No ale na spokojnie sobie radzę póki co. Dobra, jest bohater. Roboty pasywne. Drewno na robotników. Aha, czyli więcej drewna na robotników. Ten daje złoto. Tutaj losowanie sztandarów zapewnia 100 sztuk drewna. Ja bym poszedł w tego. No, będę miał więcej drewna. Dawaj. Tu mamy awansik obrażenia. Cyk. Na razie tyle. Tutaj sobie ziutka utrudnimy i niech zbiera też to. Bo na kolejnego jest potrzebne 60 aż. A jeszcze 2 mogę zatrudnić, to tych 2 dam do złota chyba. Do czego potrzebowałem złoto? Aha, do ulepszenia tego. Do ulepszeń ogólnie jest potrzebne złoto, nie? Aha, mam moce dostępne, QE. Okej. Okay. Dobra, chyba lecimy dalej. Odkryj. Let's go. Może jakieś 3 paski HP mają. Typy. 180. 120. Dobra, no chyba na chillku. Jak mi się wydaje. Ty, kamienie trzeba na te lepsze wieże. A ja nie mam kamieniołomu. Gdzie jest kamieniołom? Tutaj. A mogę zbudować. Tylko nie mam roboli do tego. Oho, przebił się jeden. Drugi. No, trzeci. 3 się przebiło. Obszar działania moździerza powoduje podpalenie. O, to by było spoko. No dawaj to, podpalenie. Brzmi całkiem git. Kurde, tą wieżę burzową bym chciał. Dobra, potrzebuję więcej moździerzy. Dawaj kamieniołom. I cyk. Zrobimy tak, o. Ja potrzebuję kamienia. Z 10, dawaj na jedną turę tego. Zobaczymy. No jeszcze QE, muszę pamiętać o tym. Tu bym gdzieś moździerz postawił, nie? To by mogło być całkiem spoko. No ale zobaczymy. Jak to pójdzie. Zobaczymy, jak ten moździerz będzie podpalał. Oj, to się teraz pali. Aha, ale to się krótko pali. No ale zobaczymy, no może coś to da. Pyk, podpaliło. A to podpalenie bije po 12. Oj, 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 niedobrze. Dobra, rip. 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 O, rip. No niestety. 180 dostałem, odblokuj atuty. Wzmocnione bramy, dziedzictwo. Następnym razem dodatkowy ten. 10 drewna więcej na start. Statków handlowych jeszcze nawet do tego nie doszedłem. Kurde, ile tego jest, ja nie wiem w co mam iść. Szczerze. Ja bym poszedł plus dodatkowy robol. A jeszcze mam 160. Dobra, powiedzmy, że dodatkowe drewno. Razy 2 mogę dać. I kamień. I jeszcze to. I jeszcze to. Dobra, wszystko wykorzystamy. No i git. Statystyki. Pyk, pyk, pyk. Wróć do menu. Gra zostanie wydana w pierwszym kwartale 2025. Dobra, póki co tyle.